Muzeum w Markowej ma kształt ubogiej wiejskiej chaty. Centralne miejsce zajmuje w nim naturalnej wielkości podświetlana makieta dawnego domu rodziny Ulmów. Na szklanych ścianach umieszczone są wykonane przez Józefa Ulmę zdjęcia żony i dzieci, a także ukrywanych Żydów. We wnętrzu znajdą się pamiątki po rodzinie. Zachowały się sprzęty gospodarstwa domowego, zachowało się nawet aparat fotograficzny Józefa Ulmy i te wszystkie zachowane elementy będą pokazane w tym muzeum. Będzie między innymi pokazany ul z podpisem Józefa Ulmy, jakby opisany ul, ponieważ był przekazany na wystawę powiatową. Wiktoria i Józef Ulmowie przez blisko 2 lata ukrywali 8 Żydów z rodzin Szalów i Goldmanów. Przyjęli ich pod swój dach, mimo że groziła im za to kara śmierci. 24 marca 1944 roku Niemcy otoczyli dom Ulmów. Najpierw zastrzelili wszystkich Żydów, później Józefa i Wiktorię, która była w 9 miesiącu ciąży. Na końcu 6 ich dzieci. Najmłodsze miało 1,5 roku. W kościele katolickim trwa proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów jako męczenników II wojny światowej. Jest to więc świadectwo i ludzkie, i zarazem odniesieniu tej motywacji najpiękniejszej do Boga. To jest świadectwo tych, którzy, mamy nadzieję, będą błogosławionymi. Józef Ulma już na początku okupacji pomagał także 2 Żydówkom z rodziny Tencerów, budując dla nich kryjówkę w Markowej. Ich zdjęcie i związana z nim historia będzie jednym z najbardziej przejmujących eksponatów nowego muzeum. To zdjęcie Józef miał u siebie w domu. I w momencie, kiedy wkroczyli Niemcy do jego domu i rozstrzeliwali, ono spadło na podłogę i spadły na nie krople krwi. I te krople krwi są widoczne. I tu będziemy chcieli to wyeksponować, to jest po prostu wyjątkowa relikwia. Tylko dzięki ofiarności mieszkańców Markowej wojnę przeżyło 21 Żydów. Także ich historie oraz tysięcy innych Polaków zaangażowanych w bezinteresowne ratowanie żydowskich sąsiadów ma pokazywać nowe muzeum. Dobiegają w nim końca ostatnie prace przy ekspozycji. Otwarcie zaplanowane na 17 marca z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Chcemy, żeby te uroczystości miały charakter międzynarodowy. Zapraszamy 3 narody, czyli naród niemiecki, żydowski, polski. Zapraszamy przedstawicieli ze Stanów Zjednoczonych. No i myślę, że to będzie ważne wydarzenie nie tylko z punktu widzenia tego, co się będzie działo na Podkarpaciu, ale także wydarzenie ważne w odniesieniu do skali całego kraju. Muzeum w Markowej będzie pierwszym tego typu w Polsce. To także pomnik dla tych, którzy ratowali Żydów podczas wojny. Tylko na Podkarpaciu takich osób było blisko 1100. Ich nazwiska zostały umieszczone przed wejściem do muzeum. Tych, którzy zapłacili za to najwyższą cenę, było ponad 150. Przypominają ich podświetlane, szklane tabliczki umieszczone w płycie przed wejściem.